nie udało się postawić dzisiaj kropki nad i, ale mecz, który mógł się podobać i mogliście go, może nie spokojnie, ale było blisko, żeby go zremisować. Pewnie. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić po tym meczu. Wyszliśmy na niego bez kompromisów, bez kompleksów. Odważnie graliśmy jeden na jeden na całym boisku. Rozgrywaliśmy piłkę od tyłu, niczego się tak naprawdę w tym meczu nie baliśmy, więc myślę, że naprawdę, tak jak mówiłem na początku, nie mamy się czego wstydzić. A co myślicie o tym, że nie było kibiców i że ten sektor był cały pusty przez ten mecz? No, generalnie dla mnie to jest ogromny skandal, który powtarza się już nie pierwszy raz. Dotarły do mnie już powoli zdjęcia z tych wydarzeń, gdzieś tam poprzez to, że mam wielu znajomych kibiców i powtarza się tak naprawdę sytuacja z Alkmaar i po raz kolejny nie jest to z naszej winy, tylko z winy organizatorów i tak naprawdę to oni sami proszą się o te problemy, a no nie wiem, co mogę więcej. Jako piłkarz ja tutaj wiele nie zdziałam niestety w tym temacie. Mam nadzieję, że to zostanie załatwione w jak najszybszym tempie. Kasper, drugi mecz wyjazdowy w pucharach, przegrany tak jak w Alkmaar, tak jak i tutaj. Tej porażki można było uniknąć. Czego brakuje? A pokazaliście się z zupełnie dobrej strony. Otwarty mecz, szczególnie w pierwszej połowie, akcja za akcję i sporo szans. Myślę, że w tym, jak i w poprzednim meczu wyjazdowym nie brakowało nam nic oprócz skuteczności, bo w obu meczach byliśmy odważni, graliśmy pewnie, tylko brakowało tego wykorzystywania sytuacji, albo kreowania ich trochę więcej i wykorzystania dopiero, więc wydaje mi się, że to jedyny aspekt, który musimy poprawić. Ja jeszcze chciałem wrócić do sytuacji z kibicami. To sądzisz, że Legia w pewien sposób jest w Europie niesprawiedliwie traktowana? Tu Alkmaar, teraz Aston Villa. Dla mnie to jest w ogóle absurd, że nasz prezes jest jednym z najważniejszych postaci w strefie UEFA i są dopuszczane w ogóle takie sytuacje. No to jest absurd, to jest tak jakbyśmy, może i dobrze, że się wszyscy nas boją, bo rośniemy w siłę dzięki temu, ale no, bez przesady, no nie róbmy z tego jaj. No. Spodziewałeś się w ogóle, że zagrasz w tym meczu, bo jak to wyglądało? Bo było sporo też dyskusji, pytań na ten temat. I tak, i nie. Spodziewałem się, bo sam siebie nakręcałem na ten mecz, a nie spodziewałem się, bo tak naprawdę do przedwczoraj nie wiedziałem jeszcze, kto z nas będzie grał. Szczerze mówiąc, my byliśmy troszkę tacy rozczarowani. Niby Premier League, trybuny pełne kibiców Aston Villa, a atmosfera troszkę czasami jak w teatrze, jak ktoś głośniej kasłał, to jak w kościele poszło po stadionie. No wiadomo, no inna kultura zdecydowanie kibicowania i jakby taki jest urok tego, jest to coś nowego, więc jakby wiadomo, na dłuższą metę lubię to, że u nas się śpiewa i tańczy i tak dalej, ale nie ukrywam, że ta atmosfera w Premier League podoba mi się równie. Chcieliście troszeczkę bardziej inteligentnie zagrać niż Tottenham w niedzielę z Aston Villą? Znaczy, Tottenham z Aston Villą zagrał bardzo dobry mecz, tylko nie wykorzystali swoich sytuacji. No i myślę, że oni mogli spokojnie ten mecz z nimi 6-2, 7-2 wygrać, bo mieli tyle sytuacji dokładnie. Ale tak jak mówię, no, w tym sporcie liczy się skuteczność i tego zabrakło i Tottenhamowi, i dzisiaj nam. Mecz 14 grudnia. Kasper, mecz 14 grudnia, po dzisiejszych wynikach taki uraz, że chyba nie trzeba będzie was nakręcać i no przeciwko Alkmaar to będzie prawdziwa no, bitwa tak o pozostanie w Europie. No żaden mecz nie trzeba nas nakręcać, bo my sami siebie motywujemy w szatni i wychodzimy na każdy mecz tak jakby to był nasz ostatni, szczególnie tutaj w Europie, grając z wielkimi markami. A poza tym z zespołem z Alkmaar mamy do zakończenia nie fajne, bo nie fajne, ale jakieś tam rachunki. Jak ocenia swój występ? Czy jeszcze coś można było zrobić przy tych dwóch sytuacjach? Tak, obiektywnie 7 na 10. Parę sytuacji udało mi się wybronić. Raczej ta pierwsza bramka, no, dobre uderzenie zawodnika Aston Villa. Nie mam tutaj do siebie żadnych pretensji. Może przy drugiej bramce, nie wiem, jakbym wyjściową pozycję miał trochę wyżej stanął, może mogłem wyjść do tego dośrodkowania, ale zdecydowałem się zostać. No, zabrakło mi też niewiele, bo poczułem tę piłkę na rękawicy, no ale na tym poziomie prawie to jest zdecydowanie za mało. Dzięki.